Cześć ludziska, witajcie w kolejnym dziwnym filmiku, który będzie pewno na tubie zatytułowany jako Ale Beka. Dzisiaj znowu GTA Online na tapecie, nie bez powodu. No cóż, mamy wyścig rowerowy, ale jak to my? No cóż, zwykły wyścig rowerowy nie jest dla nas, nie? A nie, po co komu takie rzeczy? Zaraz mam nadzieję, że wyjdzie. O! Odkryliśmy takiego śmiesznego buga, który powoduje, że... O, trochę nie wyszło. O, trochę nie wyszło. Który powoduje, że... O, jest! Jeżeli będziemy jechać na rowerze, skoczymy i odpowiednio się przechylimy, to nie tylko, że mamy zwolnienie czasu... O Boże, gdzie mnie wywaliło w ogóle? To dodatkowo... Tak jakbyśmy szybowali. Coś na wzór szybowania jest. Nie wiem, czy tak jest tak samo w normalnym trybie singleplayerowym, ale na multi tak jest i... wygląda i działa to co najmniej zabawnie. Okej. Okay. Jeszcze raz gdzieś... Chwila, może dam takie typowe miejsce, w którym na pewno to wszystko działało. Pojadę na to moją starą miejscówkę i wam pokażę, jak to mniej więcej działało i wyglądało tutaj. Okej, rozpędźmy się. Tylko trafmy na trasę i tutaj po lewej stronie jest taki pagórek. Z niego wyskakujemy. Szybujemy trochę. Ale nie on będzie głównym tutaj... O, właśnie. Tylko nie wiem, czy mi się uda, bo... Oż kurde, nie wyszło. Powtórzmy to, bo to trochę nie wyszło mi teraz. Jeszcze raz podjedźmy. To jest... Nie jest to do końca też powtarzalne. Jest to czas... Trzeba wybrać taki idealny kąt, w którym da radę to zorganizować. W sumie to jest taki mały glitchmistrz. Moskici glitchmistrz. Można by rzec, nie? Jeżeli ktoś kojarzy, co to jest glitchmistrz. O. I tutaj teraz wyskok po lewej. Spróbuję się... O, widzicie? Lekko szybujemy, a to jeszcze nie jest to, co chciałem uzyskać. Kurde, nie wyszło. A, przychyliło nas znowu. Cholera jest. Cholera jedna. Mówię, no nie jest to łatwe do wykonania, nie jest to powtarzalne, ale jak to się uda, to jest po prostu coś kozackiego. O i właśnie teraz szybujemy, nie wiem czy zauważyliście, ale tak lekko jest szybowanie i oczywiście nieśmiertelna brzoza. Dobra, ostatnia próba. Ja teraz lecę właśnie do wody, zaletuję. Jak tu pierwszy pole. Raz mi się udało. Jak tu pole. Boże, zawróć, zawróć babo, zawróć. Dobra, ostatnia próba. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Może spróbuj tam podjechać na tą hopkę, co znaleźliśmy. Ona byłaby dobrym miejscem, nie? Okej. Okay. Ja tu mówię, żeby tutaj pojechać chyba. Na górę. No jedź! Jedź, babo, bo cię do kuchni wyślę. A jak się hamuje w rowerze? Jak w samochodzie. To trochę mi odbiło. Jak w samochodzie. Hamulcem. Też nie używam zwykle, wiem. Okej, dobra, cofnijmy. I tu znajdę jeszcze inne miejsce lepsze jak teraz. I trzy. Dwie. Jedna. Lecimy! Dało się? No! Nie do końca. Mi się wydaje, że to zależy od rozpędu, wiesz? Tak, trzeba w sumie szybko i szybciej jechać. W sumie trochę za wolny hem i nie wyszło. Zdecydowanie. Ale ja ci chyba znalazłem dużo lepsze miejsce w tym momencie. Gdzie? Też na górze, czekaj, tam na górze, ale przy tym, nie przy znaku, tylko na samiutkiej górze chodź. No jadę za tobą, jadę. Pokaż, gdzie tam znalazłeś. To musi być dobre miejsce, żeby się rozpędzić. I wyskoczyć. Chodź. No, jadę za tobą. Kurwa, hamuję. Dobra, tak, dobrze jadę i teraz tutaj na lewo. Czekaj Boże, co tam w dół? No. Tu masz taką skałkę, z niej się wypija się człowieku, lecisz w dół. Czekaj, nie wiem, czy o tą ci skałkę chodzi? Nie, tam masz taką skałkę i zaraz za nią normalnie klik. Ja właśnie teraz lecę do wody, nie? Kurde, nie wiem w którą stronę, bo widzę tą skałkę, ale nie wiem w którą stronę ci chodzi.
Na lewo. Masz taką dużą skałę, to zamiast na tą dużą skałę, to jedziesz w lewo z góry. Ale drogą? Potem... No, koło drogi. Po prawej stronie drogi, tym zielonym odcinkiem. Zaraz ci pokażę, poczekaj. Boże, człowieku, kurde. Teraz poczekaj, na mnie to pojechałeś w pizdu. Wiesz co, przypadkiem, to zapomniałem o hamowaniu. Już dojeżdżam, już jestem koło ciebie, stary. Patrz, już możesz się zobaczyć, nie? Już. Może cześć, możesz podać mi rękę normalnie. No ja cię jeszcze nie widzę. Jak, nie tutaj jestem. Znaczy widzę na mapie, ale nie wizualnie. Teraz, gdzie to było? Aha, tak, jak ta dróżka. No. Patrz, jedziesz tędy, patrz, widzę, tędy. Widzę. Cały czas w dół i tu masz takie skały. I z tych skał normalnie się wybijasz i lecisz w dół. Tylko Boże. O, dobra, chyba szybuję. Boże, postać mi czasami baguje i skręca. Dziwnie niestety to nie działa, ale szybuję! Szybuję! Ucha! No, spróbuję jeszcze gdzieś się wybić. Może gdzieś będzie po drodze jakaś dróżka do wybicia. Pull up, pull up. Chwilowo to jest chyba najlepsze miejsce, które się wybija, bo ma, nawet mi na tym wychodzi za każdym razem. No już, właśnie, czekaj, właśnie spróbuję jeszcze podlecieć na samo miasto. O! Boże, Houston, mamy problem! Nie do końca wyszło. Dobra, beka może była kiepska, ale loty wysokie. Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. Ja byłem Moskit, a to była Ale Beka. O, dzień się robi. Znaczy w sensie deszcz przestaje padać. Powiem ci, że wiesz co, właśnie ta skała, ta, którą na końcu odkryłem, to jest najbardziej taka tego, bo nawet mi wychodzi za pierwszym razem, wiesz? Mhm. Cześć, kurde, trochę nie wyszło mi ten odcinek, ale beki. Failowałeś. Jak coś, to można zawsze jeszcze raz, nie? Nie, zapomyślę. Dawaj, patrz, idź za mną dokładnie. Tu jest ta skałka, nie? I jedziesz? I tą, no, tym takim na prawo, tą dalszą częścią górki. Lecisz w dół. Może ja trochę w drugą stronę niestety poleciałem. No i teraz wyszło! Czemu wcześniej do Ale Beki to kuźwa nie wyszło? Ja teraz lecę, człowieku. Ja to chyba połączę i wrzucę do Ale Beki, bo jednak trochę nie wyszło. Stary, ale lecimy! Ale stary lecę! O Boże! Houston! Houston! Brzoza! 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 Ty, a ty masz tego archiwum jakieś, że możesz to wyciąć? Mogę, mogę. No.